Jajeczno-kwiatowa ozdoba świąteczna. Moje jajko stoi na podstawce, ale jeżeli macie ochotę, to podstawkę można wychrzanić i jajeczko może wisieć. Projekt jest łatwy, a jeżeli macie ochotę zaprosić do zabawy swoje dziecko, to naprawdę będzie miało co robić. No ale zaczynamy od obróbki jajka. Jajko styropianowe składane i jeżeli nawet jest bardzo, bardzo brzydkie, to nie szkodzi, bo i tak potem je zaszpachlujemy pastą i nie będzie tego widać. Jajeczko sklejam i troszkę nożykiem ścinam mu górę. Kwiatki, które przykleję u góry, optycznie wydłużą jajko, a ja bym chciała, żeby zostało przy swoich klasycznych proporcjach, więc ścinam, żeby wszystko potem wyglądało ładnie. Czarna i biała farba, ponieważ potrzebuję szarej, a nie mam. Całe jajko zamalowuję na szary kolor. A oto nasz gwóźdź programu, czyli pasta pękająca. Trzeba ją nałożyć szpatułką najrówniej jak potrafimy. A przynajmniej ja starałam się nałożyć równiutko, żeby wszędzie w miarę równo popękała. Gdy wszystko jest już wyszpachlowane, odkładam jajko na kilka godzin do wyschnięcia. Suche prezentuje się tak, a między pęknięciami prześwituje moja szara farba. A różyczki znacie i mam nadzieję, że lubicie tak jak ja, ponieważ są łatwe i wdzięczne do zrobienia. Moje różyczki mają między 10 a 12 płatków. I tak sobie wymyśliłam, że właśnie te płatki można z powodzeniem robić z naszym dzieciaczkiem. Nawet jak bąbelek zrobi nam krzywe płatki, to i tak nasza różyczka wyjdzie fajnie. A naprawdę jest co robić, bo ja przy mojej pracy zrobiłam 21 różyczek, z tego 10 dużych i 11 maleńkich. Przy jednym kulaniu powstają od razu dwie różyczki. I to akurat jest różyczka o średniej wielkości. Jeżeli chcę, żeby była większa bądź dużo większa, muszę dorobić jej płatki. No i to akurat jest równie proste jak robienie różyczki. Po prostu wygniatam płatek i dolepiam. I dolepiam tak długo, aż moja różyczka będzie taka duża jak potrzebuję. Moja różyczka w rozmiarze XXL prezentuje się tak. A maleńkie różane pączki po prostu zwijam. Jeden dłuższy płatek zwinięty w rulonik prezentuje się całkiem fajnie. Liście najbardziej naturalnie wychodzą, jeżeli macie do tego specjalne moldy. Tutaj trochę średnio to widać, zobaczycie jaki efekt jest dopiero jak je pomaluję. Ale jeżeli moldów nie macie, to wystarczy taki listek wycisnąć palcami i też będzie wyglądał fajnie. Psikadełko z wodą i kilka farb akrylowych, które do siebie pasują. Ale ważna sprawa, zanim zabierzemy się za malowanie różyczek, one muszą porządnie wyschnąć, czyli minimum 2 godziny. A potem je moczymy i już możemy się na nich wyżywać artystycznie. Na mokrych różyczkach farby dużo piękniej się ze sobą łączą i rozlewają po listkach. A dzięki temu, że łączę ze sobą kilka farbek, różyczki wyglądają ciekawiej. Bardzo mokre i bardzo pomalowane różyczki zostawiam do wyschnięcia. W podobny sposób maluję listki i teraz już widać, jaką mają ładną strukturę po odciśnięciu na moldzie. Foremka silikonowa i ponownie masa super lekka. Do ozdoby jajka potrzebuję jakiejś zawiasy, a ta foremka akurat bardzo mi odpowiada. Masa super lekka pozwala na pracę z odciskami zarówno na mokro, jak i na sucho. Na mokro, czyli natychmiast wycisk wyciągam z foremki i przyklejam na zdobionej powierzchni. Muszę to robić delikatnie, aby przy przyklejaniu nie zgnieździ wycisku, ale nie ma problemu, to nie jest aż tak delikatne. Natomiast sucha masa oczywiście jest twardsza, ale zachowuje dużą elastyczność. I takie suche wyciski także możecie przykleić. W przypadku tego jajka wolałam pracować na mokrej masie, ponieważ łatwiej mi było wyciski dopasować do krzywizny jajka. I w ten sposób ozdobione jajko wyciskami zostawiam znowu do wyschnięcia, ale niedługo, mniej więcej na godzinę. Wszystkie listki i kwiatki są już suche, całość przykleję do jajka klejem na gorąco. Przyda mi się jeszcze zwykła gaza jako zapchaj dziura. Potnę ją, postrzępię, a następnie takimi kawałeczkami będę artystycznie zapychała wszystkie dziury między różyczkami. Kolejność pracy z różyczkami była taka, że najpierw największymi różami utworzyłam kopułę jajka. A następnie wszystkie wolne przestrzenie zapchałam małymi różyczkami i kawałkami gazy.
Do pączków różanych doklejam te najmniejsze listki i to całkiem dobrze wygląda. Zamiast gazy możecie użyć na przykład piórek, to także będzie wyglądało fajnie. Moje jajeczko miało stać, więc musiałam zdecydować, czy ma stać na długiej, czy na krótkiej nóżce. Wydaje mi się, że wysoka podstawka wygląda bardziej elegancko. Przemalowałam na biało, przykleiłam ją klejem na gorąco i ozdobiłam wyciskami. Spojrzałam na całość krytycznie i wydaje mi się, że moje wyciski są aż tak subtelne, że prawie ich nie widać, więc podkręcę kolor czymś pasującym. Różyczki wyglądają mniej więcej tak jak zaplanowałam, ale jeszcze odrobinę je pobielę, bo dzięki temu końce płatków będą jaśniejsze i to wszystko będzie wyglądało lepiej. Już prawie gotowe, zostało mi tylko ozdobienie nóżki, czyli dwa rodzaje wstążeczek. Doklejam różyczki i teraz już naprawdę koniec. Gotowe jajko prezentuje się tak. Jeżeli coś Wam się podobało, to jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie, zamieściłam w jego opisie, czyli na dole. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.